Witam wszystkich na kanale Cekultura, gdzie moim gościem jest Krzysiek Bosak, poseł na Sejm. Dzień dobry Krzysztofie. Witaj Jarku, dzień dobry Państwu. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest tekst sprzed 15-16 lat. Był to tekst otwierający numer Wszechpolaka, gdzie Krzysztof Bosak, tytuł tekstu jest Dywersja w świecie popkultury. I to był taki przyczynek do dyskusji na ten owy czas, gdzie mamy tak naprawdę 2005 rok, gdzie jeszcze nie doświadczyliśmy tego wszystkiego. Ten świat jeszcze nie był taki, jaki widzimy go teraz. I czytałem ten tekst właśnie wczoraj, przygotowując się do tego nagrania. I mi się wydawało, że to jest tekst bieżący. To jest tekst, nie wiem, napisany rok temu czy 2 lata temu. No to jest bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, bo to pokazuje, że ten tekst dobrze się zestarzał. Ja może powiem 2 słowa o historii tego tekstu. Gdy zostałem najmłodszym posłem, weszła w sumie ekipa kilku działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, wtedy z List Ligi Polskich Rodzin. I w atmosferze pewnego skandalu nastąpiła zmiana władz Młodzieży Wszechpolskiej. Media potwornie nas wtedy atakowały. Niespodziewanie dla wszystkich zostałem nie tylko najmłodszym posłem, ale prezesem Ogólnopolskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Wtedy pod moje skrzydła trafił, poza samą strukturą organizacji, w której działałem już od dobrych kilku lat, też nasze pismo Wszechpolak. Tradycja jeszcze przedwojenna. Każde pokolenie Młodzieży Wszechpolskiej dla tego pisma próbuje znaleźć jakąś swoją formułę, żeby ono mówiło coś o aktualnym świecie. I byłem autorem wstępniaka do nowego numeru. Takiego wstępniaka, który jak go zacząłem pisać, rozrósł się w coś w rodzaju takiego manifestu. Tak. Zdanie, od którego zacząłem ten tekst, to jest takie, że współcześnie manifestów pisać już nie wypada. Bo nie wypada w nic wierzyć, nie wypada już niczego głosić, mieć żadnych twardych przekonań. No i zacząłem tam po swojemu podsumowywać, jak widzę zmieniający się świat i życie społeczne. I to, co w tej chwili z perspektywy czasu, kiedy ja patrzę na ten tekst, jest interesujące, że my wtedy byliśmy siłą współrządzącą Polską, a ja ten tekst napisałem tak naprawdę z czegoś w rodzaju głębokiej opozycji wobec całego systemu, w którym się funkcjonuje. Rok czy 2 lata później trafiłem do Tańca z Gwiazdami, a wcześniej pisałem w tekście, że trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, żeby przebić się do ludzi i postawiłem taką strategię dywersji w świecie popkultury. Jaki był kontekst takiej dywersji? Wtedy w środowisku narodowym, czy szeroko pojętym środowisku, dzisiaj nazywamy to ideowej prawicy, obaj w tych kręgach funkcjonowaliśmy w tamtym czasie, więc wiemy o co chodzi. Ścierały się z grubsza rzecz biorąc 2 strategie. Jedni ludzie szli do tak zwanej prawicy głównego nurtu, kiedy ja byłem w szkole średniej, to była akcja wyborcza Solidarność, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, później oczywiście jakiś PiS, Platforma, o czym mało kto pamięta, że Platforma była partią chrześcijańsko-wolnorynkową. No ja jeszcze pamiętam te czasy. Koliber starał się być młodzieżówką Platformy w którymś tam momencie. Ale też młodzieżówką PiSu, także tutaj oprócz tego młodzieżówką UPR-u. Także to była jedna strategia, którą ja nazywałem taką kolaboracją z systemem. A druga strategia, moim zdaniem, nie mniej niebezpieczna, to było zamykanie się w jakiejś takiej niszy, zamykanie się w getcie, przyjmowanie pozycji takich outsiderów. Na zasadzie my mamy tutaj swoją ideową niszę, jesteśmy w niej bardzo czyści ideowo, nie pobrudzimy sobie rąk wchodzeniem do głównego nurtu. Ja postawiłem wówczas taki jakby postulat, żebyśmy uprawiali dywersję w świecie popkultury. Czyli mamy świat popkultury, gdzie dominują różne opisywane przeze mnie w tym tekście schematy wykluczenia. Zanim lewica zaczęła mocno lansować termin wykluczenia, to go użyłem w tym tekście. Czyli na zasadzie, że kiedy powiesz coś, co jest wystarczająco silnym pretekstem, żeby cię wywalić poza media, no to znikasz. I mój postulat był taki, żeby wchodzić do mediów głównego nurtu, wchodzić do instytucji i próbować swoje poglądy głosić, nie tylko przemycać, jak mówią niektórzy, ale głosić swoje poglądy, przy pełnej świadomości, że można ponieść tego koszty i próbować robić to w sposób inteligentny, czyli na zasadzie dywersji. Nie zawsze w sposób przewidywalny, bo przewidywalne głoszenie swoich poglądów automatycznie kończy się wywaleniem czy jakimś takim ostygmatyzowaniem kogoś, że jest jakimś radykałem, faszystą. Ale bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że wystarczy powiedzieć coś nieprawomyślnego, gdzie automatycznie wypada się z pewnego obiegu. No i dlatego to jest taki balans, tak? Trzeba po prostu, tak ja to wtedy widziałem jako najmłodszy poseł i w sumie z perspektywy czasu do dziś się tego trzymam, że trzeba to jakoś wyważyć, tak? To znaczy nie rezygnować ze swoich poglądów, ale z drugiej strony starać się w ten sposób je przedstawiać, no żeby nie dać się zbyt łatwo zaszufladkować jako ta osoba,
której po prostu nie warto słuchać, czy w ogóle nie warto jej zapraszać. Warto zwrócić uwagę, że wtedy jeszcze Lewica nie głosiła oficjalnie zasady jakiejś tam no platform, natomiast w tej chwili oni już przekopiowali te schematy antyfaszyzmu, teraz już nawet niektórzy dziennikarze mówią o tak zwanej cancel culture, czyli kultura, że kogoś będziemy wykasowywać, że ma złe poglądy, to go wykasujemy. To, co jest tam interesujące, to ja byłem wtedy trochę zafascynowany rozwijającym się internetem. Wtedy był taki trend Web 2.0, rozwijały się pierwsze blogi internetowe, natomiast nie było jeszcze platform społecznościowych. Moim zdaniem, jeżeli ktoś przeczyta ten mój tekst teraz, to może w ogóle nie zorientować się, że ten tekst był napisany zanim rozwinął się, czy zanim powstał Facebook, zanim pojawił się Twitter. YouTube dopiero powoli stawał się wtedy popularny, jeszcze nie był w żadnym głównym nurcie. A ja tam pisałem o nowych kanałach docierania, które trzeba wykorzystać, że to się wszystko zaczyna rozchodzić jakoś tak sieciowo. I jeszcze jedno hasło, które wtedy mocno eksploatowałem, byłem zainspirowany w sumie literaturą raczej przedwojenną, to jest hasło twórczości. Mi się wydaje, że w tej chwili ono zniknęło zupełnie z debaty i prawicowej, i lewicowej. Postulat twórczego życia i postulat twórczego działania. To znaczy, żeby wszystko, co robimy, wnosiło nową jakość. Żeby nie było tylko, jak to mówią często konserwatyści, obroną jakiejś pozycji, obroną jakiejś wartości. Obrona to za mało. Chodzi o to, żeby tworzyć coś i poprzez styl działania, i poprzez estetykę, i poprzez ideę, i poprzez społeczną aktywność, co dla innych jest ciekawą, konstruktywną propozycją. Ale ciężko się przebić na przykład w kulturze, która jest zagospodarowana w sposób, tak nawet bym powiedział, zabetonowana przez środowiska lewicowe. Czy to mówimy o teatrze, czy nawet mówimy o filmach, gdzie tak naprawdę nie można do tego wejść, nie można się tak naprawdę dobić. Jeżeli na przykład mówimy o muzeach, gdzie tak naprawdę dochodzi do w muzeach, na przykład Muzeum ten Ujazdów, prawda, gdzie dano nowego dyrektora tego muzeum, który został ściągnięty bodajże z Poznania i był wielki jazgut środowisk lewicowych, że jak to, jakim prawem, i tak naprawdę jest to osoba, która się w ogóle na tym nie zna, która w ogóle nie czuje tej sztuki współczesnej, i to jest nadanie polityczne, i były wielkie protesty. Zresztą ten dyrektor zaczął do Ujazdowa sprowadzać różnych takich, nazwijmy to, prorządowych publicystów, prorządowych twórców, i znowuż był kolejny jazgot, że to w ogóle jest naruszanie wolności, jakim prawem coś takiego jest. I tak mi się wydaje, że pewna polityka rozwiązania tego problemu to jest właśnie przez polityczne nadania, która jednocześnie nie przynosi moim zdaniem zamierzonych skutków, bo odbija się to... Życie społeczne i kultura to nie jest jeden problem, tylko bardzo wiele różnych problemów i nie ma jednego rozwiązania. Polityka rządu czy samorządów jest oczywiście bardzo ważna, także polityka ideowa i kadrowa, i trzeba próbować na nią oddziaływać. Natomiast z drugiej strony ja zwracałem uwagę w swoim tekście, właśnie przypomnę jeszcze raz tytuł, może ktoś będzie chciał wyszukać i przeczytać, Dywersja w świecie popkultury. Zwracałem uwagę, że dobre rzeczy często rozwijają się w niszach i że dobrzy twórcy czy dobre inicjatywy funkcjonują samodzielnie i muszą dojrzewać czasem w ciszy, zanim staną się w jakimś sensie popularne. To była też moja obserwacja, że wiele dobrych inicjatyw rozwija się w ciszy, rozwija się w atmosferze pewnej społecznej obojętności, aż w którymś momencie coś zaskoczy. I jeżeli ktoś tworzy produkt czy dzieło, które ma wartość i jest do tego naprawdę przekonany, to nie potrzebuje wsparcia rządu, ani nie potrzebuje rezonansu medialnego. Po prostu cierpliwie, czasami przez lata, będzie coś rozwijał. A to może nie trafi do masowej publiczności, ale to może trafić do najzdolniejszych, których, do ludzi najbardziej wrażliwych, których w jakiś sposób zainspiruje. I później oni, znów, że tak powiem, rezonując pewne idee, pewne przekonania czy pewne spojrzenia, mogą innych zainspirować. I w ten sposób dojrzewają zmiany w kulturze, takie głębokie zmiany w kulturze. A poprzez robienie nadań politycznych, operacji propagandowych, to można jedynie urobić bieżącą opinię społeczną w sposób propagandowy, ale to nie jest żadna realna zmiana kulturowa. Także ja bym się trudnościami, ja potwierdziłem, tak, są trudności, natomiast moim zdaniem po prostu nie należy się i nimi przejmować. Tam, gdzie są trudności, to powinno pobudzać naszą ambicję. Tam, gdzie są trudności, tam widzimy wyzwanie, tam jest coś do pokonywania. Moim zdaniem kultura biadolenia na trudności, które nas otaczają, do niczego nie prowadzi. Jeżeli popatrzy się na poprzednie pokolenia naszego narodu, czy to żyjące w
w okresie I Rzeczpospolitej, czy w okresie zaborów, czy okupacji, czy dwudziestolecia międzywojennego, czy komunizmu, to każde pokolenie miało swoje problemy. Każde. To były różnego typu problemy i moim zdaniem często jest z reguły większe niż te, które my mamy w tej chwili. Po prostu trzeba odrobinę poczucia niezależności, odrobinę planowania, tak żeby liczyć się z tym, że nie dostanie się publicznego wsparcia albo jeszcze straci się pracę za artykułowanie jakichś przekonań. Jak sobie człowiek to dobrze rozplanuje, weźmie odpowiednie jakby koszty pod uwagę, to jest w stanie naprawdę przez wiele lat prowadzić dobrą działalność, czego sądzę, że środowiska, w których się obracamy, są przykładem. Z mojego środowiska narodowego mnóstwo ludzi robi różne wartościowe rzeczy. Ty działałeś, wiem, że w klubie zachowawczo-monarchistycznym. Tak, być może też w organizacjach politycznych czy społecznych innych, o których w tej chwili nie wiem. Udało się rozwinąć księgarnię internetową, wydawnictwo. Czy ktoś dał tobie rządową dotację na to, żebyś to rozwijał? No nie. Także myślę, że da się robić rzeczy wartościowe, inspirować innych ludzi i takie spojrzenie ja osobiście uważam, że trzeba wszystkim wpajać. Mi się wydaje, że to też problem polega na tym, że te środowiska prawicowe, czy te, nazwijmy to tak zwanej prawicy głównego nurtu, całkowicie odpuściło kwestię kultury. Mamy taki przykład, Tomasz Antoni Żak, on ma teatr, nie teraz, jest to reżyser teatralny z Tarnowa. Mhm. On ten teatr prowadzi przez lata. Ja nie wiem, czy to 20, 25 lat. I wydaliśmy mu książkę Komu służy kultura. I chcieliśmy zainteresować media, te główne tygodniki konserwatywne w Polsce, to zasadniczo odbiliśmy się od ściany. Ponieważ kompletnie nie byli zainteresowani, żeby w jakikolwiek sposób wesprzeć tą książkę i te idee, które były tam zaprezentowane. Bo mamy do czynienia nie tyle z osobą, która krytykuje obecny system kultury, ale mamy osobę, która rzeczywiście ma jakąś instytucję kultury. Tą instytucją kultury jest właśnie jego teatr, który wystawia sztuki, zatrudnia rzeczywiście aktorów, ale ze strony takiej medialnej ci ludzie nie są zainteresowani, te media nie są tym zainteresowane, całkowicie zostało to odpuszczone. A na końcu są krytyki, że wystawiono jakąś obrazoburczą sztukę, która właśnie dotyka w pewien sposób chrześcijan, katolików, czy obraża też pewnych polityków, czy partie polityczne, czyli bardziej na przykład chodzi o naruszenie pewnych dóbr osobistych, że w sposób taki wulgarny prezentuje się pewne rzeczy. I z jednej strony ciężko jakby chcieć, żeby walczono z pewną ideologią lewicą właśnie w kulturze, jednocześnie mając pewną alternatywę, chociaż małą, w ogóle się ją odpuszcza. W ogóle się tym nie interesuje. Myślę, że to jest główny zarzut, że my jednocześnie całkowicie to odpuściliśmy. Nas to tak naprawdę nie interesuje. Pytanie, kim są ci my i kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność, tak? Bo myślę, że każdy powinien sobie czuć jakąś cząstkę odpowiedzialności za stan kultury i także za tworzenie rynku, nie tylko w sensie finansowym, ale też rynku zainteresowania, o którym mówisz, na dobre inicjatywy i dobre projekty kulturalne. I tutaj dochodzimy do sytuacji, w której obecnie jesteśmy, to znaczy współczesne życie polityczne i społeczne i medialne, tak jak życie w każdej innej dziedzinie, opiera się na bardzo głębokiej specjalizacji. Moim zdaniem na przykład wiodące tak zwane prawicowe tygodniki żyją głównie polityką i mają model rywalizacji sprzedażowej o uwagę czytelnika zainteresowanego przede wszystkim polityką. I nie ulegajmy złudzeniu, że czytelnik mający poglądy tak zwane prawicowe jest jakoś szczególnie zainteresowany kulturą. W masowej swojej jakby statystycznym obrazie niestety nie jest. I żeby było jasne, czytelnik o profilu liberalnym czy lewicowym nie jest inny. Po prostu zainteresowania kulturalne są na swój sposób elitarne. Ludzie, którzy interesują się nurtami w teatrze, rozwojem teatru, albo którzy będą się śledzić aukcje sztuki, albo program wystaw muzealnych. To jest po prostu bardzo niewielki odsetek społeczeństwa. Być może nie przekraczający 1%. Jasne. I teraz tylko dojdźmy do... pozwól, że dojdę do kropki. To, czego brakuje, moim zdaniem, po stronie szeroko pojętej prawicowo-konserwatywno-narodowej, to jest po prostu wyspecjalizowanych pism poświęconych właśnie kulturze i sztuce. Moim zdaniem w tej chwili niestety nie ma jednego pisma o profilu stricte konserwatywnym, które zajmowałoby się właśnie tym, doceniało nowe inicjatywy, recenzowało nowe książki, pisało jak się rozwijają księgarnie internetowe, co się dzieje na rynku książki, porównywało programy instytucji
pod rządami jednej opcji i drugiej, jak to się zmienia, analizowało to. Ta analiza jest stłoczona na tak zwane kolumny poświęcone kulturze w takich tygodnikach jak Do Rzeczy czy Sieci. Te kolumny są gdzieś tam daleko, powiedzmy za 60 czy za 80 stron, nie wiem, w tej chwili nie chcę skrzywdzić żadnej redakcji, ale to jest kilka stron, z czego w tych kilku stronach, żeby utrzymać uwagę czytelnika, recenzuje się hollywoodzkie filmy, popularne książki, czasem nawet gry, a nie stricte to muzea i teatry, więc po prostu kultura ta wysoka, inspirowana ideowo, duchowo, mająca przenosić wartości, tradycję narodową, ona tak naprawdę ostatecznie jest na jakichś niszowych blogach, czasem jakichś forach internetowych recenzowana i tego rynku, tej dobrej recenzji po prostu nie ma. I teraz pytanie, kto ma to uzupełnić? Ja na przykład wielokrotnie myślałem o tym, że super by było, jakby takie pismo powstało. Kilkanaście lat temu nawet próbowałem sformować grupę ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami kultury, po to, żeby stworzyć od podstaw nowe pismo kulturalno-artystyczne. Problem jest taki, że to są pieniądze i to jest też jakby być może niestety operacja stworzenia takiego pisma jest nierynkowa. To znaczy być może nie da się finansować rynkowo stworzenia w ogóle redakcji czegoś takiego. Trzeba by po prostu znaleźć mecenasów, którzy by do tego dokładali. Ja inaczej bym na to całkowicie spojrzał. A mianowicie jest kwestia mody. Na przykładzie takim pozytywnym była swego czasu moda na ubrania patriotyczne. Koszulki, bluzy, czapki, różne rzeczy. W dużej mierze już minęła. Oczywiście, że tak. Kilka lat to trwało. Kilka dobrych lat to trwało, gdzie wprowadzono to do mody, gdzie ludzie rzeczywiście chodzili z koszulkami żołnierzy wyklętych Narodowych Sił Zbrojnych. Ale wprowadzono pewną modę. I te media, te konserwatywne, prawicowe, podchwyciły to. I też były wywiady z osobami, które tworzą właśnie takie firmy odzieżowe. Mhm. Był duży szum. I do czego zmierzam? Jest też coś takiego, ja znam, mam dużo znajomych, którzy mają poglądy lewicowe, no to co oni robią? Wyszła książka Tokarczuk, no to trzeba kupić książkę Tokarczuk. No trzeba iść do Muzeum Polin. Są pokazy, ale chodzi o to, że ci ludzie... nie jesteś w stanie sztucznie wykreować. Ale w pewien sposób, oczywiście, że można w pewien sposób pobudzić to, można spowodować. Jeżeli jest coś dobrego, to trzeba to w pewien sposób zaproponować, w sposób atrakcyjny przedstawić tej społeczności, że i to warto. I tu dochodzimy do roli mediów głównego nurtu. No to i właśnie, ale... Media głównego nurtu... Ale jeszcze skończę. Ja pamiętam na studiach, to wyszła książka Żiżka, już nie pamiętam, jaki był tytuł. Moi znajomi, to każdy w domu miał tą książkę Żiżka. Ale oni nawet nie mówią, że czytali, ale trzeba było mieć Żiżka. I jak Krzyszek przyjechał... To taki krąg młodzieży z Uniwersytetu Warszawskiego, ale, może. Nie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest pytanie, to trafiasz na ciekawy problem w ogóle o rolę uniwersytetów katolickich w tej chwili w kontekście tych strajków kobiet na przykład. Tak? Wśród studentów uniwersytetów katolickich panuje zdziwienie, że kadra uniwersytetów ma albo powinna przynajmniej mieć katolickie przekonania. Nie chciałbym, żebyśmy znaleźli się w sytuacji Belgów, gdzie jest problem ze zrekrutowaniem katolickich nauczycieli do katolickich szkół. I katolickich uczniów do katolickich szkół, bo już ich nie ma. Aha, a to już tak źle? Ja myślałem, że w tej chwili w katolickich szkołach większość uczniów jest muzułmańskich. A ja mi się wydawało, że właśnie katolickie szkoły są, że tak powiem, oblegane, a tu nie. Są tylko... oblegane, bo są niezłe. Natomiast uczniowie są muzułmańscy, bo tacy są. Aha. Ale wracając właśnie do tej kwestii pewnej mody, żeby wprowadzić, żeby ludzie się interesowali, trzeba o tym mówić. A żeby o tym mówić, to trzeba mieć kogoś, który będzie mógł w pewien sposób promować, albo wyznaczyć kogoś, znaleźć osoby, które będą chciały, nie tyle, że powiedzieć, ty masz mówić na ten temat, tylko znaleźć ze społeczności osoby, wybitne jednostki, które by się na danym temacie znały i by na ten temat w sposób ciekawy opowiadały. Na przykładzie, na przykład, historia, sensacje XX wieku, mamy początek przemiany ustrojowej, trafił się pan Wołoszański. Można go lubić czy nie, można krytykować jego przeszłość czy nie, ale w pewnym momencie zrobił wielkie show. On w sposób atrakcyjny zaczął mówić o historii. To nie była ta historia, którą mieliśmy, że było dwóch panów, którzy mówili w sposób taki, tym językiem takim hermetycznym o naszej historii, o historii II wojny światowej, tylko był to człowiek, który po prostu pokazał atrakcyjność, tak, język przekazu. Warto powiedzieć, że ostatnio, kiedy jechałem autem w RMF, miałem możliwość posłuchać, no chyba właściwe słowo to jest takiego słuchowiska radiowego, zrobionego właśnie w konwencji Sensacji XX wieku i Bogusława Wołoszańskiego, ale bez Bogusława Wołoszańskiego, na temat historycznego momentu, kiedy zapadała decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i relacji
z Amerykanami, z Sowietami, tego co się działo na szczytach władzy w PRL. Bardzo ciekawe słuchowisko radiowe w komercyjnej rozgłośni, uświadamiające w jakim stopniu zależne kierownictwo partii w Polsce było od Sowietów. Więc można by powiedzieć, że wpisywałoby się to nawet w linię obecnie realizowaną przez media rządowe, ale zrobione właśnie w mediach niezależnych od rządu, czyli w RMF. I już bez Wołoszańskiego, ale na podobnej, takiej dynamicznej, interesującej, lekko sensacyjnej kliszy, sposobie jakby konstruowania tego, co pokazuje, że udało się wypracować pewien nowoczesny format opowiadania o jakichś historycznych przesileniach, ciekawych wydarzeniach, które mogą też jakby już realizować inni twórcy w radiu. Także to jest bardzo fajny przykład, który poruszyłeś. Problem, moim zdaniem, który w tej chwili mamy, kiedy od 5 lat rządzi PiS, nie uciekniemy od polityki, jest taki, że znaczna część społeczeństwa kojarzy PiS z prawicą, z konserwatyzmem. Zresztą część tych polityków jest w jakimś tam stopniu konserwatywnych. To nie znajduje wystarczająco wyrazu w ich działaniu, no ale trudno im tego odmówić, tak? Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy. Czy w głosowaniu? I teraz problem jest taki, że oni kontrolują dużą grupę mediów zależnych od rządu. I sposób prezentowania oferty przez te media nie tylko nie sprzyja wykreowaniu jakiejkolwiek mody na produkty, czy twórczość, czy ofertę związaną z ideami konserwatywnymi, ale wręcz moim zdaniem prowadzi do tego, że odpycha od tych idei. Oferta telewizji publicznej powszechnie jest nazywana nawet wśród konserwatywnych recenzentów ofertą paździerzową, propagandową, odpychającą, obrzydliwą. Nie mówię, że wszystko tam takie jest, ale po prostu jeżeli ktoś zrobi coś wartościowego, to ginie w hałasie i tłoku i tej propagandy i tych rzeczy takich typu jakieś tam show disco polo czy coś. I wydaje mi się, że w tej chwili w społeczeństwie, więc to co możemy obserwować, to jest reakcja taka odwrotna, że przed wśród młodzieży w tej chwili pojawia się pewne przesunięcie postaw w kierunku lewicowym. To wychodzi w sondażach, widać na ulicach. I to jest moim zdaniem podobnie jak w okresie schyłkowych rządów Tuska. Część młodzieży reagowała taką reakcją tożsamościowo-patriotyczną na przesadne tłoczenie eurofederalizmu i takiej poprawności politycznej. Tak w tej chwili ta paździerzowa propaganda pseudoprawicowego rządu, pseudokonserwatywnego, który zapowiedział w szczycie pandemii, gdzie jest załamana ochrona zdrowia, że będzie stawiał maszt z flagą przed każdą szkołą i to podobno za fundusze, które nie na to powinny być przeznaczone, no to prowadzi reakcję odwrotną. To znaczy ludzie mają tego podziurki w nosie i wydaje mi się, że my w tej chwili jako ludzie niezależni od rządu, sympatycy ideowej prawicy, którzy chcieliby też widzieć wyraz tego w kulturze i w społecznych trendach, trafiamy na bardzo trudny i zły moment, dlatego że w społeczeństwie jest reakcja dokładnie odwrotna. My jesteśmy pod prąd ogólnej reakcji społecznej, która z coraz większym obrzydzeniem patrzy na tak zwany prawicowy rząd. I jego nieudolność, jego głupotę, jego chamstwo, jego bezczelność i tak dalej. No właśnie to jest dość zauważalne, ten prąd taki postawienia na to disco polo w tych mediach rządowych, gdzie też no, odpuszcza się tą taką głęboką kulturę przez media rządowe, przez tak naprawdę też sam rząd. Warto popatrzeć na przykład, jak została skonstruowana Rada Mediów Narodowych, z jakich postaci. Kto jest prezesem telewizji publicznej, więc największego, dysponującego absolutnie ogromnym budżetem, idącym w miliardy medium. Ludzie, którzy powszechnie są oceniani no, jako polityczni koniunkturaliści. No ale co można od nich wymagać, jeżeli tak naprawdę chodzi o to, żeby tą publiczność, tę publiczność tych mediów rządowych utrzymać, dać im tą właśśnie proste rzeczy. To właśnie nazwijmy to proste rozwiązania, tą prostą kulturę, żeby było miło. Bo pytanie, jeżeli... czy to jeszcze możemy nazwać kulturą. Moim zdaniem to pojęcie współcześnie popularne, miksujące w języku angielskim dwa słowa, czyli rozrywka i informacja, infotainment. To jest bardziej właściwe. To znaczy, to jest informacja, publicystyka podana w formie sensacyjno-rozrywkowym. To już nie ma zbyt wiele wspólnego z kulturą. Na czele kanału TVP Kultura stoi człowiek wywodzący się z konserwatywnych środowisk, Mateusz Matyszkowicz. Tak. I problem jest taki, że na przykład wedle mojej wiedzy sprzed kilku lat on ma bardzo, bardzo niewielki budżet na produkcję. To znaczy w skali ogólnych środków na produkcję w TVP idą tam miliony na seriale, widowiska sportowe, programy informacyjne, natomiast na kulturę nie idzie prawie nic. On może tam kilka rozmówek wyprodukować i tyle, tak? Jakiś tam teatr, telewizję raz na jakiś czas. No nie da się niestety, nie dysponując budżetem, cokolwiek zmieniać. Później, jeżeli popatrzymy na politykę ministra Glińskiego, to jest polityka w mojej ocenie pozbawiona jakiejkolwiek wyrazistej linii. To znaczy główne programy ministra Glińskiego to są po prostu
rozdania środków adresowane mniej lub bardziej do wszystkich. Jedno jest tam jakieś rozdanie środków adresowane bardziej tam w kwestiach patriotycznych czy historycznych. Dużo pieniędzy zostało wydane na obchody stulecia polskiej niepodległości, przepalone na różne wystawy, niewystawy. Natomiast nic trwałego moim zdaniem po tym niestety nie zostało. Także moim zdaniem brak świadomej polityki albo wręcz szkodliwa polityka kulturalna obecnego rządu jest też tłem tych mód społecznych, o których tutaj mówimy. Natomiast nie popadajmy tylko w narzekaniu, te rządy PiS-u skończą się najdalej za 3 lata. Będą jakieś nowe rzeczy, dobre albo złe, nie wiemy w tej chwili jakie. Natomiast prawdziwa zmiana społeczna, umocnienie kultury narodowej, przemyślenie na nowo polskiej tradycji narodowej, tego co w niej wartościowe, co warto w jakiś nowy sposób odświeżać, opowiadać, to musi się dziać teraz w miejscach niezależnych od rządu. To musi być opisywane w książkach, które tutaj dookoła nas stoją i są sprzedawane. To musi dziać się w jakichś gremiach doradczych przy niezależnych od rządu politykach, tak jak my sobie dyskutujemy w Konfederacji czy w stowarzyszeniach, z którymi współpracujemy. I perspektywę musimy mieć wieloletnią, nawet powiedziałbym kilkudziesięcioletnią. To znaczy w tej chwili być może na uniwersytetach albo jeszcze w szkołach kształcą się przyszli wybitni twórcy, ludzie, którzy będą w coś wierzyć, będą czymś zainspirowani, będą mieli jakąś nową jakość, którą zechcą przedstawić. I musimy mówić wprost tym ludziom, że jeżeli chcą przedstawić coś wartościowego, to to będzie się odbywać w atmosferze częściowo obojętności, częściowo sprzeciwu i potępienia. Tu nie będzie już klepania nikogo po plecach. Moim zdaniem czasy takie, że ludzie o konserwatywno-patriotycznych poglądach byli w głównym nurcie, dostawali nagrody, byli zapraszani na salony, te czasy nie wrócą. Weszliśmy w czasy bardzo intensywnego sporu kulturowego, który wylał się na ulicę, który idzie przez media i przez instytucje, który staje się coraz bardziej agresywny. W ostatnich tygodniach pojawiły się grafiki z płonącymi kościołami, otwarcie zupełnie antychrześcijańskie hasła. Wcześniej taką estetykę kojarzylibyśmy albo z jakimiś kapelami black metalowymi, albo z kręgami satanistycznymi. W tej chwili to wchodzi do głównego nurtu życia społecznego i estetyki. I być może z tym już zostaniemy. I w takich warunkach będziemy musieli rozwijać i tworzyć dobrą kulturę. Bronić swoich wartościowych rzeczy, które mamy w swoim życiu społecznym. Więc jakby, co mogę powiedzieć, bądźmy tego świadomi i nie bójmy się. Róbmy po prostu dobre rzeczy pomimo to. Ja bym się jeszcze, można powiedzieć, że odwołał do tej sytuacji sprzed odzyskania niepodległości, gdzie tak naprawdę ta kultura polska była utrzymywana przez ludzi, którzy byli prawdziwymi patriotami i oni dbali bez rządu i bez pieniędzy od rządów zaborców, utrzymywali tą tradycją, kulturę narodową. Wtedy też trochę była inna struktura społeczna, bo były wielkie majątki ziemiańskie, była szlachta, była arystokracja, byli ludzie, którzy dysponowali wielkimi majątkami. Oczywiście, ale oni chcieli przeznaczać. Mogli być tymi mecenasami. Ale także właśnie tu jest też wyzwanie dla ludzi, którzy dysponują kapitałem, przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, ludźmi, którzy dysponują dużym kapitałem, żeby poczuli w sobie to wyzwanie, właśnie, że od nich zależy to, czy ludzie, którzy są zdolni, będą mieli bogatych mecenasów. Tak. To jest moim zdaniem, znaczy dobra kultura, założenie, wiem, że jesteś wielkim sympatykiem idei rynkowych, ja też uważam, że rynek jest dobrym sposobem organizacji wymiany dóbr w gospodarce, natomiast jeżeli całą kulturę poddamy dyktatowi ekonomii, to być może okaże się, że najlepiej radzi sobie produkt najbardziej paździerzowy, bo zyskuje najszerszą publiczność. Natomiast jeżeli chcemy mieć produkt wyszukany, artystycznie dopracowany, dopieszczony, odpowiadający wymogom kultury wysokiej, to potrzebujemy obok rynkowego finansowania sfery kultury popularnej i rozrywki, potrzebujemy mecenatu dla kultury wysokiej, ambitnej, która się rozwija często w ciszy, rozwija się przez lata, po to, żeby osiągnąć jakieś szczyty doskonałości i przekazać takie najgłębsze wartości duchowe naszego społeczeństwa. I wydaje mi się, że obecnie wśród ludzi z dużym kapitałem brakuje tej świadomości. Jeżeli chcą zaistnieć w świecie kultury, to raczej chcą być przy jakichś dużych wydarzeniach, na których mogą się pokazać, albo na aukcjach jakichś popularnych rzeczy i to będzie sztuka nowoczesna niestety, która ma się nijak do polskiej tradycji narodowej i wartości, które są nam bliskie. No już zbadałem kwestię sztuki nowoczesnej. Powiem szczerze, że w ciągu ostatnich 3 lat byłem chyba na 10 różnych wystawach w muzeach właśnie sztuki współczesnej. Znaczy na wystawach to więcej razy. I staram się zrozumieć, o co chodzi w sztuce współczesnej, bo to jest trochę niezrozumiałe. I odpowiedź jest prosta. Sztukę współczesną nie można zrozumieć.
To są tylko emocje. I rzeczywiście sztuka współczesna wzbudza emocje. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na jakiejś wystawie? Nie, oczywiście, wiele razy, natomiast... Pamiętam, że w Krakowie jest tak, jak Muzeum Bunkier, Bunkier bodajże sztuki się to nazywa, niedaleko Placu Szczepańskiego na Plantach, gdzie była taka wystawa takiej, jak to się nazywa, zapomniałem tego nazwać, był w każdym razie wyświetlany film człowieka, który się samookaleczał, nie? I to właśnie to było jedno z... Wzbudzało emocje w każdym razie. Głębokie. No tak. Natomiast ja bym nie koncentrował się, to jest bardzo popularne wśród konserwatystów, żeby się nie koncentrować się na sztuce nowoczesnej i w szczególności ją wyśmiewać, ją krytykować. My się powinniśmy skupić na tych rzeczach, które są wartościowe. To znaczy jest wielu artystów, którzy nie zyskują popularności, ponieważ nie idą w takie prowokacje, nie idą w taki nihilizm, robią swoje rzeczy i głównym, moim zdaniem, ich problemem jest to, że po prostu oni nie zyskują zainteresowania. Także z dystansem do sztuki nowoczesnej, o tym lewicowo-nihilistycznym... Ale jeżeli mamy na przykład performance'y, nie wiem, gdzie pali się jakieś elementy związane z chrześcijaństwem, i to jest performance. A jeżeli na przykład pali się jakieś elementy związane z judaizmem, no to już wtedy jest przestępstwo. I to zauważyłem, że jest taka nierównowaga No to już jest dyskusja prawna, a nie kulturalna, tak? Gdzie powinny być granice, możliwej wypowiedzi artystycznej. No ja uważam, że jakby nie ma co popadać w taką rolę, że będziemy teraz... To jest bardzo łatwy schemat, że będziemy cenzurować sztukę. Znaczy, żyjemy w wolnym kraju i jeżeli jest duża grupa, to jest duża grupa ludzi, którzy chcą po prostu robić takie rzeczy podszyte nihilizmem, to my im tego nie zabronimy. Oni tak w tej czy innej formie będą to robić, tak? Natomiast po prostu nie zajmujmy się tym za wiele. Trzeba mieć świadomość, że taka grupa ludzi jest. Oni tworzą taki swego rodzaju krąg wzajemnej adoracji, złożony z artystów, kuratorów, muzealników, kolekcjonerów sztuki. Przy czym no to jest grupa społecznie bardzo mała, no, naprawdę bardzo mała. Problem jest taki, że potrafi wytwarzać wokół siebie pewien snobizm, który na przykład później przyciąga inwestorów czy przedsiębiorców, którzy nie mają wcale lewicowych poglądów, ale chcąc na przykład stworzyć mającą wartość kolekcję sztuki, zaczynają skupować te rzeczy i nadawać im wartość. Ostatnio widziałem, że jeden z obrazów Agaty Bogackiej, przedstawiający w takiej komiksowej dosyć estetyce po prostu kucającą, sikającą kobietę z tą kałużą moczu na środku obrazu, no osiągnął na aukcji jakąś ogromną cenę, idącą w miliony, z tego co pamiętam. No i to jest oczywiście zjawisko spekulacji, tak? W momencie, kiedy wiele osób czymś się interesuje, ta cena zaczyna być windowana w górę po prostu czysto na zasadzie spekulacji, na zasadzie pewnego snobizmu na jakieś nazwiska, ale tak zawsze działał rynek sztuki. Nie ma co tego przesadnie dramatyzować. Stwórzmy swój alternatywny rynek sztuki na rzeczy dobre, na rzeczy konserwatywne, na rzeczy katolickie, na rzeczy narodowe, na rzeczy wolnościowe, na rzeczy jeszcze jakieś inne, nie wiem, tu niech każdy swoją, prawda, jak to mówią Anglicy czy Amerykanie, you name it. Dajcie tu swoją etykietę, ale niech to ma jakąś tożsamość, niech to ma jakąś treść idącą właśnie w tym tradycyjnym duchu. I to powinna być nasza troska, tak? Zamiast wyliczania, ile w muzeach sztuki nowoczesnej i lokalnych tam galeriach idących w tym kierunku zrobiono wystaw w duchu nowoczesnym, to zapytajmy, ile odbyło się dobrze zrobionych, interesujących wystaw, które nie są tym, o co nas oskarża lewa strona, czyli że jedyne, do czego jesteśmy zdolni, to robić bogojczyźniany kij, czy Akademię Ku Czci i tak dalej. Czyli no to jest główna linia tej kpiny, prawda, że w istocie krytykując ich sami nie mamy nic do zaproponowania. Mhm. Więc tu zadajmy sobie pytanie, tak? Czy odbyła się jakaś alternatywna aukcja sztuki, prawda, na której kupimy może nie za miliony, ale na przykład za kilka stów obrazy idące w innym kierunku, czy grafiki, no żeby ktoś po prostu chciał to robić, widział, że ma dla kogo to robić. To jest wyzwanie i to jest wyzwanie dla naszego pokolenia, żeby po prostu stworzyć alternatywny rynek, stworzyć pismo, które będzie recenzować, stworzyć spotkania, stworzyć konferencje. To jest po prostu wszystko do zrobienia i moim zdaniem to nie są jakieś wielkie, skomplikowane wyzwania organizacyjne. Mamy teraz 3 lata bez wyborów, nie robimy kampanii, możemy się zająć takimi rzeczami. I można powiedzieć, że tutaj jest nasz plan pozytywny na kulturę, na tą kulturę wysoką, gdzie zdaniem Krzyśka Bosaka jednak jest do uratowania ta kultura przez środowiska. Do zbudowania. Używamy twórczego języka, nie defensywnego. Dokładnie. Do zbudowania właśnie tej kultury
prawicowej kultury, konserwatywnej kultury, takiej, która by odpowiadała właśnie naszym oczekiwaniom i będzie to jakby odpór na ten narzucaną właśnie... Alternatywa. Tą... Alternatywa, lepsza, tak. Lepsza alternatywa, tak. Dokładnie. Także dziękuję Państwu za uwagę. Krzysiek, dzięki, że wpadłeś do nas na Tenisową 8. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich widzów kanału i zachęcam do rozwijania wątków, o których rozmawiamy. Oby coś dobrego z tego wyniknęło. Jakby ktoś miał jakieś pytania, jakieś sugestie, to proszę pod filmikiem komentować, lajkować oraz udostępniać nasze nagrania. I jeszcze pozwolę sobie zaprosić na mój kanał na YouTube, kanał Krzysztof Bosak, na którym też będę starał się poruszać te tematy i już po dzisiejszej wizycie tutaj mam postanowienie, żeby wrócić tutaj z kamerą i nagrać jakiś materiał o tym, co też tutaj się dzieje. Dokładnie. Także zapraszamy.